Cześć, siemanko, witajcie, z strony Kasper, witam was w pierwszym vlogu na moim kanale. Jak widzicie, siedzimy sobie dzisiaj w ciągniczku, czekamy sobie na kombajnik, może wyjdźmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A więc siedzimy sobie w Zetorze 8111, aktualnie czekamy sobie na przyjazd kombajnu, który ma nam troszeczkę tutaj ściąć nasze resztki zboża praktycznie. Tu możemy sobie przejść tędy. Tu właśnie już mamy przyczepę, mamy postawioną autosankę do 47. Tu właśnie taki kawałek przed szparagami, co zasialiśmy. To jest pszenica, to jest wiosenna, jak widzicie. Ona była siana w maju, trochę późno, ale no zobaczcie, no jak patrzę, jak na maj, to nawet i tak dobrze, że w ogóle ona urosła do sierpnia, bo siałem 1 sierpnia. Tutaj możemy przejść na przyczepę sobie. Tak jak mówiłem, oczywiście autosan D47, tam możecie dodać zobaczyć sąsiada, chałupę. Dobra, spróbujemy jakoś tu wejść na tą przyczepę, tylko nie wiem, czy wyjdziemy, bo jest pod kątem. Dobra, wchodzimy. Jak widzicie, przyczepa została uszczelniona takimi, więc gąbeczkami po całej tutaj burcie, bo jest dosyć zniszczona ta przyczepa. A żeby była bardziej szczelniejsza, to uszczelniliśmy ją. Chodzi tu rewelacji jakoś, chyba nie będzie z tym zbożu, bo praktycznie skalane wykoszone, tylko to do nas zostało. Ostatni na wsi będziemy. Kombajn miał macie przyjechać, tak jak mówiłem, na którą godzinę nie wiadomo. Wczoraj byliśmy jechać i się pytaliśmy. Więc mogę wam trochę coś pokazać. Dobra, możemy pójść sobie w tą stronę. Nie wiem, jak będzie w ogóle z głosem moim będzie. Czy będzie w ogóle go słychać. Wiatru niby nie ma. No ale wiecie. Jednak zawsze to jest. No, czasem jak przybiję, to może mi nie słychać. Ale dobra, wsiądziemy sobie do zytorka. I dobra. I teraz właśnie sobie siedzę sobie w zytorku. I sobie czekam na kombajna. Zobaczymy, co z tego w ogóle vloga wyjdzie, czy on w ogóle się opublikuje, czy będę go publikował. To się wszystko zobaczy. A ja się będę z wami na chwilę żegnał i będziemy się widzieć już za chwilę. Dobra, mordeczki, jesteśmy już praktycznie po żniwach. Już trochę dokałem z tym dokończenia tego vloga. Ale mamy już 4 sierpnia, 1 było koszone. Pszenica, ona była właśnie w maju, tak jak mówiłem. Już nie wiem, koja godzinka, jakieś pół do 19 jest teraz. Tego 1 sierpnia jeszcze pozbieraliśmy słomę tutaj. O. Do tego jednego big baga, on jest cały ze słomy praktycznie.
Tutaj możecie zobaczyć. O, on jest praktycznie cały ze sobą uwalony. Peter Carney tam też jest. Ile tam było? Chyba 6 miechów. Jeszcze słomy. Dwa niepełne były. Czyli tak około jakby 5 miechów licząc pełnych. Słomy i 3 po ponad pół miecha pszenicy było. No patrzcie, to jest, tam jest, tutaj jest kawałek taki. Aż dotąd, no. Ale w przyszłym sezonie to też tutaj się rozrzuci pod orkę, to będzie. Tutaj się to rozrzuci pod. No na tą orkę też, że się tam podrzuci. Tutaj właśnie, jak tutaj to widzicie, to tutaj o to całe, to tu też będzie, czyli o jeden przelot będzie już praktycznie więcej. Żeby troszkę tego więcej było. Tam troszkę się tam pewnie ogródek zmniejszy. No chyba, że taki tam klin zostanie, ale to zobaczymy. Tu jak widzicie, ścieżka oczywiście wydeptana musiała być, bo jakoś do szparagów trzeba było przejść. A to samo się kurna nie zrobi. Taka ścieżka. No jak widzicie, kombajn to było oczywiście, jak przed chwilą widzieliście, New Holland TC56, jak się nie mylę. I co? Żniwa, żniwa, ja oczywiście po żniwach. Sąsiad wczoraj tu rotacyjną ciął owies, kurde. I od razu tam. Tutaj tą lucernę, czy tam trawę, bo tu taka mieszanka, można powiedzieć. Bo tu i tej lucerny było trochę zasiane. I troszeczkę trawy, jak widzicie. Wczoraj właśnie kosił. Tam masz, tutaj ma dużą docą, gdzieś tam masz to do samego dołu to ma. Wczoraj kosił, jak widzicie, już nawet pozbierał, nie wiem kiedy nawet, nie zdążyłem zauważyć, kiedy on to nawet zaczął zbierać. Ale wczoraj kosił owies, dożynkiem dopiero 25. Tak mówią spisy głosowe, ale czy one się odbędą, to nikt nie wie, bo ponoć nie ma być w tym roku dożynek. No zobaczymy, czy będą, czy nie. Tutaj jak widzicie już możemy przejść po ściernisku, trochę pohałasujemy, nie wiem, jak będzie mi to słychać, zobaczymy to wszystko. Kombajn miał pracować na 4 razy. I dobra, tutaj jeszcze, jak możecie zauważyć, ale to przejdźmy tędy może. Też widzicie dużo dzieła, mamy się do rąbania, ale to na spokojnie. Się też trzeba, nie było się wjechać na złom. Sąsiad przed chwilą tam hałasował, ale już nic nie robi. Jak widzicie, tutaj na tej przyczepie było zboże. To ja pokazywałam na początku tam vloga. Na tej było zboże, no bo ona jest do hipowania, jak widzicie. Tu ma też ten do wysypywania na bok. Nie będę go podnosił, bo tu się, o, widzicie, patrzcie, ziarka nawet jeszcze są. O, jakoś tego się. Do, halo, jakoś, o. Tu widzicie, są ziarka jeszcze. Siedziała została jakoś ta troszeczkę od. Oj, jakoś, no. O. Troszeczkę została praktycznie oczyszczona ze wszystkiego. No ale to wiecie, o, widzicie, tam troszeczkę tam jeszcze zostało. Tu troszeczkę też. Tu mniejsza autosanka. Bo mamy dwie autosanki. Tam mała, bez kipowania, ona była praktycznie od samego początku. Ta była później dokupiona, one były. Ta była w kolorze, ta w zielonym, a ta była w szarym. Ona została pomalowana na niebiesko. No, czasami widzicie, że jest starsza przyczepa, ta mniejsza, bo zobaczcie, rdza zżera praktycznie całą przyczepę już tutaj te boki. I też ma, możecie chłopcy zauważyć, tak mi się wydaje. Bo one nigdy nie stoją równo. Ale dyszel jest dosyć, chyba troszkę dłuższy będzie. Bo tutaj praktycznie nie jest równo, dyszle są z tym. A przyczepa stoi się trochę dalej. Jak możecie też zauważyć. Pełna oczywiście przyczepa jest z tego drzewa załadowanego.
Tu też na razie tu powstaje wiata koło folii. Tam są ogóreczki. Tutaj właśnie na palcach to jest układane czasami drzewo, bo na razie nie ma czasu, bo robota jest tam w domu. Kurna, na chwilę się na tej pale się wywalę. Bo tu tak troszeczkę, o, widzicie, tak lata ta paleta jedna. Dwie mają oczywiście trójkąt. Na całe szczęście mają w ogóle trójkąt, bo większość u nas przyczep na wsi nie mają w ogóle trójkąta. Trochę to przejdźmy tu w cień troszeczkę. Może jak widzicie ten trójkąt, on już nie jest super nowościowy. Dzisiaj praktycznie no co, było zamiatanie ulicy i no jak co sobotę praktycznie każdy u nas zamiata na wsi ulicę. Nie wiem jak to jest w innych wsiach, ale u nas każdy tutaj przy domie swoją ten część po prostu zamiata. Tu też widzicie przyczepa, ona idzie na złom. Kolejna autosanka. No zobaczcie, no przódma tylko ma metalowy. Mogę na to wejść, tylko że tu się nie zabiło o ten dyszel. O, widzicie tu jakieś części od samochodu. Stare jakieś, no widzicie. Drzewo stare. Ale tu jest metal w tym. Tutaj widzicie to metal. Oponki. Troszeczkę już są zjechane, popękane, ale dobre są nawet jeszcze. Tak, nawet nie, to jest też taka popękana. Pewnie tutaj są stare, ale na wymianę to by może pasowałyby. Już widzicie do szparagów, też mamy tu brony. Co się dzieje? Gdzie mamy też pługno, bo jak mamy takie talerzóweczkę, to można, bo tam są z tyłu brony zaczepione, to gdzie mamy pług. Pługu nie posiadamy niestety, ale mamy tu tam niedaleko wuja, tam kawałek dalej i wuja pożyczamy pługę piąteczkę. Tutaj będziemy, nie wiem czy zdążę nagrać tego vloga, bo musiałoby na mnie popadać, żeby zaorać, żeby to jakoś to się tam trzymało i tak takie pierdołki mówiąc, musiałoby najpierw opadać, tak jak mówię, i musiałoby wtedy być zaorane, bo by było wtedy. O, tam piesek pilnuje. Wtedy by się lepiej orało po tym po deszczu, bo była ziemia sucha. No bo patrzcie, czekajcie. Ja wam tu przejdę pokazać. O, weźmiemy kamień. I patrzcie. Nie wiem, czy tak uda nam się to zarejestrować, ale jest sucho, niemiłosiernie. O, nie wiem czy to było widać, bo sam nawet nie widziałem czy się kurzyło, bo pociąłem. To może gdzieś tutaj jeszcze raz. No nie no, no sucho jest, no patrzcie. No zobaczcie, ta ziemia ona jest w ogóle sucha, ona jest typowo sucha. Kurzy się cały czas. Kamień możemy wziąć z pola. A później będzie orane to. To będzie, tylko mi cały czas najpierw ciekawi. Mi to bardzo ciekawi, jak to będzie, jaka będzie tu sypalność tego chmury zboża, ja ciężko to określić. Nie wiem, w przyszłym tygodniu, kurde, zobaczymy tego też, o którego paście tam, to coś tam robi, zobaczcie, czekajcie. Chyba, ci też nic nie widzę tam, ale tam robi, o, jak widzicie, tam coś tam robi. Jakiś ciągnięcia, chyba ursusik jakiś zielony. Tutaj właśnie jeszcze raz możemy przejdźmy do tego. Tutaj są ogrody, my nazywamy to ogrodami. Tutaj przejdźmy tutaj, tędy. No to tutaj będzie, widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Tak będzie, jakby czekajcie, oddalmy się. On będzie po skosie, jak widzicie. Mogę tego nie dać na filmie, ale nie, no, może trochę widać. Ja będzie po skosie, w przyszłym tygodniu, poniedziałek ruszamy, no bo jutro już niedziela. Niedziela prawdopodobnie tego vloga dostaniecie. Tak mi się wydaje. No chyba tak. Niedziela tak mi się wydaje, że dostaniecie tego vloga. I tu będziemy właśnie w poniedziałek. O, tutaj będziemy dach prawdopodobnie mocować, bo tam koło domu, takim koło blaszaka,
A domem mamy tam balkon też i tam będziecie trzeba odrobić troszeczkę daszku dalej, bo tam kapi, a tam mamy też rowery, a szkoda rowerów, no bo jednak rowery to nie są byle jakie. Jak widzicie tam, możecie tam nie słyszeć, ale ja ogólnie słyszę. Jak coś tam, jakiś ten Ursus chodzi tam. A to farm truck? Nie, to kurde jest, nie widzę daleka. Ale to chyba... Albo Zetor, już nie jest, a naprawdę. Tu też widzicie, jeszcze mogę pokazać ziemniaczki własne. Mamy tutaj troszeczkę aż tam pod ton mamy, ale niedużo. Ale zawsze coś, widzicie. Dotąd, raczej brak, o, nie dotąd, tylko aż dotąd były kopane ziemniaczki. Własne zawsze lepsze, bo się ma przynajmniej. W sumie tu jest 5 rzędów ziemniaków. O, tam dwa nawet robią, patrzcie. O, dwa tam nawet robią. Ursu, czy tam, nie będę mówił, co to jest, bo z daleka to ciężko zobaczyć. Bo to wszystko takie podobne do siebie. Tu właśnie było to też rozbierane. I co, będziemy chyba się już, będę z wami się już żegnał chyba, jak mi się wydaje, bo tu już wam praktycznie wszystko opowiedziałem, co będę robił niedaleko, w przyszłym tygodniu, co będziemy robić, praktycznie u was będzie, że jutro będziemy to robić. I tak jak mówię, będę się wami żegnał i do kolejnych vlogów, na razie, no i cześć.